W czasach średniowiecza w katolickich krajach Europy Zachodniej praktykowano zwyczaj stawiania przez winnego na miejscu zbrodni kamiennych krzyży lub kapliczek pokutnych. Świadczą o tym polecenia zawarte w zachowanych dokumentach lub sporadycznie zakopane pod krzyżami lub kapliczkami szkielety ludzkie lub przeżarte rdzą narzędzia zbrodni. Zwyczaj ten dotarł na tereny obecnej Polski, szczególnie na Dolny Śląsk z Europy Zachodniej, prawdopodobnie już w XIII wieku. Został ujęty w kanony prawa i przetrwał do połowy XVI wieku. Niemniej w różnych rejonach Dolnego Śląska zwyczaj ten funkcjonował jeszcze 100 lat później. Krzyże i kapliczki pokutne stawiano nadal aż do drugiej połowy XIX wieku, ale było to już tylko echo średniowiecznego porządku prawnego mocno zakorzenionego w tradycji ludowej. Średniowieczne prawo stanowiło, że morderca po udowodnieniu mu winy zobowiązany był pokryć koszty pogrzebu ofiary i przewodu sądowego. Między innymi wypitego w jego trakcie przez sędziów piwa. Zabójca był także zobowiązany, łożyć na utrzymanie i wychowanie dzieci zabitego. Obowiązkiem mordercy było też przekazać rodzinie ofiary ustaloną kwotę pokutną oraz inne dobra materialne. Wymagano również od winnego, aby na rzecz kościoła ofiarował określoną ilość wosku potrzebnego do oświetlenia. Musiał też zamówić wyznaczoną wyrokiem sądowym ilość mszy świętych żałobnych, przeważnie śpiewanych, rzadziej czytanych. Kolejnym punktem pokuty miała być odbyta pieszo i boso. Pielgrzymka do ówczesnych miejsc świętych, Rzymu, Jerozolimy, Wilsnak, Akwizgranu itd. Natomiast na miejscu zbrodni morderca musiał wystawić własnoręcznie wykuty z kamienia krzyż lub kapliczkę pokutną. W praktyce stosowano kilka z wymienionych kar lub też wszystkie łącznie. Niekiedy dodawano inne dolegliwe kary, jak na przykład przejście nago przez wieś bądź leżenie krzyżem na grobie ofiary. Na niektórych krzyżach zabójcy wykowali narzędzie zbrodni miecz, siekierę, topór, nóż, kuszę itd. Kamienny krzyż, postawiony przez zabójcę na miejscu zbrodni, miał stanowić trwałe upamiętnienie. Tragicznego wydarzenia, być dowodem odbytej pokuty i znakiem skłaniającym przechodnia do modlitwy za duszę zabitego. W szczerym polu pod Jaroszowem na Dolnym Śląsku stoi średniowieczny zapomniany krzyż pokutny. Kiedyś tędy przebiegała tak zwana szewska ścieżka. I to właśnie na niej, w tym miejscu, doszło do zabójstwa. W pasiecznej stoi kapliczka pokutna z 1732 roku. Zachowały się cztery metalowe haki od dawnych drzwiczek. Pod golą śwignicką przy Szosie znajduje się jeden z najpiękniejszych maltańskich krzyży pokutnych na Śląsku i w Europie. Według legendy wystawił go pasterz który w tym miejscu zabił rzeźnika za to, że chciał mu ukraść owcę. Pod Gruszowem koło Świdnicy stoi krzyż pokutny. Podobno zabito tu Żyda pilnującego skarbów zakopanych przez wycofujące się katolickie wojska cesarskie podczas wojny trzydziestoletniej w pierwszej połowie XVII wieku. Wierzbnej na Dolnym Śląsku znajduje się najpiękniejsze i najokazalsze na Śląsku i w Europie zgrupowanie krzyży pokutnych. Ponoć w tym miejscu wieki temu stała gospoda, w której odbywało się wesele. Wtargnął na nie wzgardzony kochanek i zabił pannę młodą i pięciu gości weselnych. Każdy z krzyży ma inne rozmiary i kształty. Na jednym z nich wyryte jest narzędzie zbrodni – włócznia. Na Pogórzu Wałbrzyskim w Modliszowie, przy drodze z Wałbrzycha do Świdnicy, tkwi w ziemi wykonany w formie unikalnej w Europie krzyż pokutny w połączeniu z kapliczką. Wyryte na nim jest narzędzie zbrodni – halabarda. Według pewnych dokumentów wystawiony został przez zabójcę po morderstwie dokonanym 8 maja 1409 roku na osobie Mikołaja Drewlinga. W Muzeum Regionalnym w Świdnicy znajduje się najstarszy zidentyfikowany krzyż pokutny w Polsce ze Stanowic. W Archiwum Zakonu Joannitu w Pradze Czeskiej zachował się dokument z nim związany. Jego treść w wersji skróconej brzmi następująco. My, Beatrycze, księżna śląska i władczyni książa, chcemy, aby wszystkim wyznawcom Chrystusa, do których dotrze ten dokument jako dowód, było wiadome, że Konrad von Langenberg, były stanowicki młynarz, pozbawiony został życia przez Konrada, byłego zarządcę majątków pasiecznej. Za zamordowanie tego człowieka brat Ginter, obecny administrator klasztoru, zaproponował żonie, dzieciom i pozostałym krewnym zabitego stosowną i przyzwoitą kwotę pokutną, którą zatwierdziła Rada Zaufanych Mężów. Żona, dzieci, krewni, bliżsi, którzy byli obecni przy ugodzie i przyjęli kwotę pokutną ustaloną na 12 marek, złożyli swoje podpisy. Sumę półtorej marki otrzymał ponadto sługa zabitego za odniesione obrażenia, a chirurg, który udzielił mu pomocy, jedną markę. Na znak ugody wzniesiony został na miejscu zbrodni krzyż. Wszyscy wymienieni po zatwierdzeniu ugody zrezygnowali w sądzie w obecności wójta i ławników z wszelkich działań mających mieć charakter zemsty, dziękując za korzystne warunki ugody. Ażeby żadna z wymienionych wyżej osób nie dopuściła się pogwałcenia ugody, postanowiliśmy opatrzyć dokument naszą pieczęcią i pieczęciami brata Gintera, Administratora klasztornego i obywatela Strzegomia, nadając mu moc prawną. Jako świadków Ugody Pokutnej wymienia się, i tu wiele imion występuje, oraz wielu innych godnych zaufania ludzi. Sporządzono ręką Konrada, rektora Szkół Strzegomskich, w dniu 4 grudnia w roku pańskim 1305. W Pankowie na Dolnym Śląsku przy fosie otaczającej ruiny zamku stoi kapliczka pokutna. W tym miejscu w 1494 roku Leonard Schnorbein zabił Martena Hygmana, syna Hannosa. Zabójcy udowodniono winę i został skazany na odbycie pieszo i boso pielgrzymki do Akwizgranu, Zamówienie 31 kąpieli oczyszczających dla miejscowej biedoty. Chodziło o pokrycie kosztów kąpieli w łaźni i spożytych przez tę biedotę posiłków po oczyszczeniu, pokrycie kosztów procesu sądowego i pogrzebu ofiary, danie kościołowi świec zawierających 4 funty wosku, wypłacenie wdowie jednego węgierskiego guldena, aby wręczyła go lekarzowi, który dokonał oględzin zwłok, przekazanie 14 marek na wyżywienie i wychowanie niepełnoletnich dzieci zabitego, przy czym 7 marek natychmiast, a resztę w ciągu roku. Wtedy cena osła wynosiła jedną markę, a dobry koń kosztował 7 marek. Wystawienie Kamiennej kapliczki na miejscu zbrodni w ciągu jednego roku. Dokument dotyczący tej zbrodni nosi datę 20 marca 1494 roku. W murze otaczającym Kościół Katolicki cmentarz parafialny we wsi ujazd górny na Dolnym Śląsku. Tkwi wmurowany fragment Krzyża Pokutnego. Z zachowanego przekazu wynika, że w 1400 roku jeden z mieszkańców tej wsi zabił Petera Hofmana i zbiegł przed krwawą zemstą. Jednakże nie doszło do niej, gdyż zgodnie z ówczesnym prawem zapadł wyrok skazujący go na przekazanie określonej sumy pieniędzy dla rodziny zabitego. Wręczenie tej kwoty odbyło się nad otwartym grobem ofiary. Tam też krewni zabitego podali ponad grobem ręce winowajcy na znak ugody. Z kolei przestępca musiał opuścić swe ręce śmiercią skalane do otwartego grobu i tak trwać przez pewien czas. Ponadto zobowiązano go do ofiarowania 30 funtów wosku dla kościoła, odbycia dwóch pielgrzymek do Rzymu i Wilsnak i wreszcie na miejscu zbrodni musiał wystawić kamienny krzyż pokutny. Witam na kanale YouTube adwentyści Kalwaria Zebrzydowska. Jeśli chcesz być powiadamianym o nowych naszych programach, Naciśnij dzwoneczek. Jeśli lubisz nasz kanał i uważasz jego treści za wartościowe, kliknij słowo subskrybu, jeśli oczywiście tego nie zrobiłeś wcześniej. Uprzejmie prosimy o wsparcie naszej działalności. Pomoże to nam rozwijać się i docierać do coraz większej grupy odbiorców. Tym, którzy nas wsparli, dziękujemy i możemy Was zapewnić, że Wasza pomoc zostanie mądrze wykorzystana na zakup potrzebnego sprzętu, podniesienie poziomu nagrań i reklamę. Numer konta i wszelkie potrzebne na ten temat informacje znajdziecie w opisie naszego kanału. To, co jeszcze dobrego możecie uczynić, to przesyłajcie nasze filmy i linki i namiary rodzinie, przyjaciołom i znajomym. Kto chciałby z nami się spotkać, jest to możliwe. Pozostawiajcie komentarze pod naszymi programami i piszcie do nas. Jeśli dzisiejszy film Wam się spodoba, łapka w górę. W katolickim społeczeństwie wielu ludzi uważa, że pokuta jest swego rodzaju karą nałożoną przez księdza podczas spowiedzi na spowiadającego się. Utrwalił się pogląd, że pokutować to znaczy tyle, co odcierpieć, ponieść karę, odpracować winę, aby otrzymać rozgrzeszenie. Takie pojęcie pokuty funkcjonowało już w średniowieczu. Zabójca w akcie pokuty musiał własnoręcznie wykuć kamienny krzyż pokutny i wykonać nakazane czynności, aby otrzymać rozgrzeszenie. Takie zrozumienie pokuty doprowadziło do nieporozumienia w chrześcijaństwie. Winny udaje się do spowiedzi. Aby otrzymać rozgrzeszenie, nakazaną pokutę odprawia. Potem znowu wskutek swoich win spowiada się i odprawia nałożoną pokutę, by otrzymać rozgrzeszenie. Niebawem znowu w skutek swych grzechów udaje się do spowiedzi dla rozgrzeszenia wykonuje nałożone przez spowiednika czynności pokutne i tak bez końca aż do śmierci. Pismo Święte na oznaczenie pokuty używa greckiego słowa metanoia. Metanoia oznacza zmianę myślenia, upamiętanie się. Radykalną zmianę w sferze myśli, uczuć i woli, zmianę sposobu życia i postępowania, zwrot o 180 stopni. Model biblijny zakłada więc, że osoba popełniająca grzech porzuca go i już więcej do niego nie wraca. Rozumie swój błąd i żałuje za niego. Jest mu smutno i przykro. Odczuwa wstyd przed Bogiem i brzydzi się tym, co uczyniła. Widzi odrażające zło w swoim złym czynie i boleje nad jego skutkiem. Zdaje sobie sprawę, jak strasznie Chrystus cierpiał za to na krzyżu Golgoty. Wyznaje swoją winę Bogu i odwraca się od złej drogi życia. Następuje u niej radykalna zmiana myśli i stylu życia. Nigdy więcej nie wraca do swoich poprzednich grzechów. Według Pisma Świętego, procedura otrzymania rozgrzeszenia składa się ze skruchy, wyznania grzechów i zmiany życia. Czym jest skrucha? Jest to serdeczny, głęboki żal. Z powodu popełnionego grzechu, obrazy Boga i ludzi, połączony z pokorą, taki właśnie głęboki żal i smutek prowadzi winnego do upamiętania się, gdy światło Bożej prawdy i świętości opromieni umysł grzesznika i pozna on podły stan swego charakteru, swoją skalaną naturę. Gdy uświadomi sobie, jak wiele z powodu jego winy cierpiał Chrystus, że wystąpił przeciwko absolutnej świętości Boga, wówczas pojawia się uczucie wewnętrznego niepokoju, żalu i rozterki duchowej, a serce korzy się przed Bogiem. Ta reakcja grzesznika na jego czyn może być tym bardziej spotęgowana, gdy zobaczy ból i szkodę ludzi, których skrzywdził, jest to doświadczenie każdego prawdziwie nawracającego się człowieka. Wobec takiego pokutnika Bóg jest blisko. Popatrzmy teraz na starotestamentalną księgę psalmów. Tam Psalm 51 i przeczytajmy sobie werset 19. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony. Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. Następstwem skruchy jest wyznanie Bogu grzechu i przeproszenie Go. Biblia uczy i tu znowu odwołuje się do psalmu, tym razem psalmu 32 i czytam tam werset 5, który brzmi następująco. Grzech mój wyznałem tobie i winy mojej nie ukryłem. Rzekłem, wyznam występki moje panu. Wtedy ty odpuściłeś winę grzechu mego. Również chciałbym odczytać pewien tekst, który znajduje się w księdze Przypowieści Salomona. I jest to rozdział 28 i werset 13, który brzmi następująco. Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. W ciągu wieków historii chrześcijaństwa. Kościół nazwał wyznanie grzechów spowiedzią i przekonał wiernych, że spowiadać się należy księdzów w konfesjonale. Jednak pismo święte nie uczy o spowiedzi usznej ani kapłanie spowiedniku czy konfesjonale. Są to praktyki powstałe w średniowieczu i nie mające uzasadnienia w Biblii. Wiemy z dziejów chrześcijaństwa, że po raz pierwszy spowiedź uszną Ustanowił Kościół Katolicki dopiero za pontyfikatu papieża Inocentego III na IV powszechnym Soborze Laterańskim w Rzymie w 1215 roku. Kościół katolicki, aby uzasadnić słuszność spowiedzi, powołuje się na wypowiedź Jezusa skierowaną do uczniów, gdy ukazał im się w wieczerniku. Po swoim zmartwychwstaniu. I tutaj otwórzmy Ewangelię Jana, rozdział 20, przeczytam wersety 22 i 23. A to rzekłszy: Tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego, którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane. Biblia uczy, że tylko Bóg może grzechy odpuszczać. Jest to wyraźnie zapisane w starotestamentalnej księdze proroka Izajasza w rozdziale 43. Otwieram 43 rozdział księgi Izajasza, czytam werset 25. Ja, jedynie ja, mogę przez wzgląd na siebie... Zmazać Twoje przestępstwa i Twoich grzechów nie wspomnę. Gdy Jezus uzdrowił sparaliżowanego, przebaczając Mu jego grzechy, duchowni żydowscy odpowiedzieli: Któż to jest? Co bluźni? Któż może grzechy odpuszczać, jeśli nie Bóg jedynie? Popatrzmy na Ewangelię Łukasza i tam piąty rozdział. A w nim wersety 20 po dwudziesty Ewangelia Łukasza, piąty rozdział, wersety od 20 po dwudziesty które brzmią następująco. I ujrzawszy wiarę ich, rzekł: Człowieku, odpuszczone są ci grzechy twoje. Wtedy uczeni w piśmie i faryzeusze, Zaczęli zastanawiać się i mówić: Któż to jest, co bluźni? Któż może grzechy odpuszczać, jeśli nie Bóg jedynie? Gdy innym razem Chrystus przebaczył grzechy pewnej kobiecie podczas przyjęcia u Faryzeusza, zebrani biesiadnicy zastanawiali się: Któż to jest ten, który nawet grzechy odpuszcza? I tu popatrzmy na siódmy rozdział Ewangelii Mateusza, wersety 48 i 49. I rzekł do niej: Odpuszczone są grzechy twoje. I zaczęli współpiesiadnicy rozważać w sobie: Któż to jest ten, który nawet grzechy odpuszcza? Stanowisko duchownych żydowskich było słuszne. Tylko Bóg może grzechy odpuszczać. Ponieważ nie chcieli uznać Chrystusa za Boga, który przyjął człowieczeństwo i przybył na świat, by zbawić ludzkość, uważali, że bluźni. Chrystus przebaczał grzechy, bo miał do tego prawo i wykazywał w ten sposób, że jest tym, za kogo się podaje. Gdyby Żydzi uznali Jego boskość, nie byłoby problemu. Dlatego katolicka interpretacja wypowiedzi Jezusa, zapisanej w Ewangelii Jana: którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane, stoi w sprzeczności z Pismem Świętym i jest niewłaściwa. Najlepiej ją wyjaśnił sam Pan Jezus. I tutaj otwórzmy Ewangelię Mateusza a w Ewangelii Mateusza rozdział 18 i przeczytajmy wersety od 15 po 18. A jeśli by zgrzeszył brat twój, idź, upomnij go sam na sam. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwu lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi, a jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak pogani celnik. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie, i cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. W powyższej wypowiedzi Jezus pouczył, że jeśli wierny popełnia grzech, osoba, która jest tego świadkiem, powinna z nim porozmawiać, aby zaniechał go. Jeśli grzeszący usłucha, to dobrze, sprawy nie ma. Jeśli jednak nie usłucha, dwie lub trzy osoby powinny pomóc mu w zmianie postępowania. Jeśli winowajca usłucha i nawróci się, to dobrze. Jeśli nie, to powinien być postawiony przed całą społecznością wierzących i wezwany do porzucenia złego życia. Jeśli usłucha to dobrze, jeśli nie, to aby nie przynosił wstydu i ujmy Kościołowi, powinien być z niego wyłączony. Decyzję w tej sprawie aprobuje niebo. Powyższa wypowiedź Chrystusa dotyczy dyscypliny w Kościele. Tłumaczy procedury związane z postępowaniem administracyjnym Kościoła wobec wyznawców popełniających grzechy. Kościół może wyłączyć ze swoich szeregów osobę notorycznie grzeszącą, co Bóg zaakceptuje w niebie, ale nie ma mocy przebaczać lub nie jej grzechów w kontekście zbawienia lub potępienia. Tylko Bogu zarezerwowane jest przebaczenie grzechów i decyzja o potępieniu czy zbawieniu człowieka, jego wiecznym przeznaczeniu. Przydzielanie duchownym należnego jedynie Bogu atrybutu prawa przebaczania grzechów jest uzurpatorstwem i wymysłem Kościoła. W czasach Chrystusa takie stanowisko Kościoła określono by zapewne. Bluźnierstwem. Pismo Święte zna tylko spowiedź przed Bogiem, zwaną spowiedzią serca i bliźnim, którego skrzywdziliśmy. Ponieważ grzech jest złamaniem przykazań prawa Bożego, grzesznik winien przede wszystkim Boga przeprosić za popełnione zło. Spowiedź, czyli wyznanie grzechów, winno być świadome i szczere, oraz łączyć się z przyrzeczeniem poprawy. Według zalecenia Chrystusa, najlepiej byłoby to uczynić w formie skierowanej do Boga błagalnej modlitwy z powołaniem się na śmierć i zasługi Jezusa. Tutaj popatrzmy na szósty rozdział Ewangelii Mateusza i werset szósty, który brzmi następująco. Ale Ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odpłaci Tobie. Ewangelia uczą, że właściwe wyznanie grzechów jest uwarunkowane. W modlitwie Pańskiej, Ojcze nasz, wypowiadamy słowa. I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Z tego fragmentu modlitwy Ojcze Nasz wynika, że gdy wyznajemy Bogu nasze winy i prosimy go o przebaczenie, to jednocześnie zobowiązujemy się do przebaczenia tym, którzy wobec nas źle postąpili. Po przekazaniu uczniom modlitwy Ojcze Nasz. Pan Jezus powyższy jej fragment skomentował następująco. I tu popatrzmy znowu na szósty rozdział Ewangelii Mateusza, wersety 14 i 15. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec Wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. Więc jeśli nie jesteś gotowy przebaczyć bliźniemu Jego winy, gdy cię o to prosi, to czy Bóg przebaczy ci twoje winy, gdy ty go o to prosisz? Z Pisma Świętego wynika, że grzech oprócz Boga wyznajesz tym osobom, których on dotyczy. Jeśli więc zgrzeszyłeś przeciwko Kowalskiemu, to musisz Kowalskiemu przyznać się do tego, wyznać, co takiego złego uczyniłeś mu, czyli wyspowiadać się mu z tego, przeprosić go, a gdy trzeba, to naprawić skutki swojej winy. Jeśli popełniliśmy grzech przeciwko większej grupie osób, powinniśmy tak samo uczynić wobec całej to grupy. Jeśli grzech jest tajny, i nikt inny o nim nie wie. Załatwiamy sprawę z Bogiem, i ewentualnie z osobą, którą on dotknął. Na przykład, trudny problem. Jeśli żona zdradziła męża, a on o tym nie wie, powinna swą winę wyznać Bogu. Czy powinna wyznać ją mężowi? Według mnie, jeśli kocha swego męża i pragnie dalej trwać z nim w związku, to lepiej nie. W przeciwnym wypadku mąż będzie cierpiał i małżeństwo może się rozpaść. Jeśli na przykład dopuściłem się grzechu wobec rodziny lub grupy swoich współpracowników, powinienem rodzinie lub całej tej grupie wyznać swój grzech i przeprosić. Istnieje więc zasada, że gdy dochodzi do jawnego grzechu, wina być jawna spowiedź. Gdy grzech jest tajny, tajna spowiedź. Gdy grzech jest tylko przeciwko Bogu, spowiadamy się tylko przed Bogiem. Gdy jest przeciwko bliźniemu lub bliźnim. To spowiadamy się Bogu i jemu lub im, słowem temu lub tym, przeciwko którym zgrzeszyliśmy. Ksiądz spowiednik i konfesjonał są tu w ogóle niepotrzebni. Chrystus wyjaśnił, że jednak zanim udasz się przed oblicze Boga, najpierw musisz załatwić swoją sprawę z bliźnim, któremu źle uczyniłeś. Popatrzmy na piąty rozdział Ewangelii Mateusza i przeczytajmy wersety od 23 po 24. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu, i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu. Odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy, złóż dar swój. Ten warunek jest pomijany. Osoby, które dopuściły się zła wobec innych, po spowiedzi usznej przed spowiednikiem w konfesjonale przystępują do służby bożej, biorą udział w nabożeństwach i przyjmują sakramenty, nie załatwiwszy wpierw swojej sprawy z bliźnim. Jeśli nasz grzech ugodził drugiego człowieka i my nic nie zrobiliśmy, by go za to przeprosić i naprawić jego skutki, to nasza służba Bogu jest daremna. Priorytetem jest pojednanie się z bliźnim, aby potem móc stanąć przed Bogiem i służyć Mu. Bóg również wymaga, aby winowajca naprawił swój grzech z procentem pokrzywdzonemu. Popatrzmy na starotestamentalną księgę wyjścia, czyli drugą księgę Mojżesza. Tam interesuje nas rozdział 22 i pragnę przeczytać kilka wersetów. Pierwszy. Jeżeli ktoś ukradnie wołu lub owcę, a potem je zarżnie lub sprzeda, odda pięć wołów za wołu, a cztery owce za owcem. Wersety od 4 do 5. Jeżeli w jego posiadaniu znaleziono to, co skradł, czy to wołu, czy osła, czy jego jagnię jeszcze żywe, winien zapłacić podwójnie. I czytamy werset 5. Jeżeli ktoś wypasie pole albo winnicę, bo puścił samopas swoje bydło i ono pasło się na cudzym polu, to wynagrodzi tym, co ma najlepszego ze swego pola i tym, co ma najlepszego ze swojej winnicy. Werset siódmy. Jeżeli ktoś powierzy bliźniemu swemu pieniądze albo naczynia do przechowania, a zostanie to ukradzione z domu tego człowieka i złodziej zostanie wykryty, to odda w dwój nasób i dziewiąty werset. W każdej sprawie o sprzeniewierzenie, czy to wołu, czy osła, czy jagnięcia, czy szaty, czy jakiejkolwiek zguby, o której ktoś powie, że to jest jego własność, powinni obaj dany przypadek przedłożyć Bogu. Kogo Bóg uzna winnym, ten odda bliźniemu swemu podwójnie. Jeśli w myśl powyższej zasady przedstawionej przez Boga, nasz grzech przyniósł osobom pokrzywdzonym naruszenie dóbr osobistych lub utratę dóbr materialnych, powinniśmy im to wynagrodzić z procentem. W średniowieczu zabójca wystawiający krzyż pokutny. Nie był już w stanie zwrócić życia zabitemu, ale musiał zadbać materialnie o jego rodzinę i dzieci, ułożyć na ich utrzymanie. Jeśli ukradłeś 100 zł, winieneś oddać 200 zł. Jeśli porysowałeś sąsiadowi samochód, to winieneś mu go odmalować. Osobie pokrzywdzonej, winowajca, powinien oddać odszkodowanie przekraczające przynajmniej dwukrotnie wartość szkód, jakie poniosła. Takie są warunki właściwej spowiedzi, aby Bóg udzielił nam rozgrzeszenia. Jeśli wyznanie grzechów będzie zgodne z nauczaniem Pisma Świętego i spełni wszystkie te warunki, możemy mieć pewność, że Bóg wybaczył nam grzechy, tu musimy zaufać Bożej obietnicy podanej przez apostoła Jana w jego pierwszym liście, i tam rozdziale pierwszym i wersecie dziewiątym, gdzie Jan zapisał, jeśli Wyznajemy grzechy swoje. Wierny jest Bóg i sprawiedliwy. I odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Z katechezy biblijnej wyciągamy ważny wniosek, że grzechy niewyznane i zatajone, za które nie żałowaliśmy i z którymi nie zerwaliśmy, nie zostaną przebaczone. Ostatnim elementem procedury zmierzającej do otrzymania Bożego Przebaczenia jest odwrócenie się od grzechu, zerwanie z nim, zaprzestanie czynienia go. Złodziej musi przestać kraść, cudzołożnik cudzołożyć, oszust oszukiwać, bałwochwalca oddawać cześć figurom i obrazom, nieprzestrzegający sabatu przestrzegać go itd. Tak to jest właśnie podstawowy warunek właściwej pokuty. Należy grzech porzucić, zaniechać, nie wracać do niego, zerwać z nim. Przyznanie się do winy, uznanie swojego grzechu, szczery żal i naprawienie jego skutków muszą być dopełnione przez odwrócenie się od grzechu. W życiu musi nastąpić zwrot o 180 stopni czyli prawdziwa metanoja. przez proroka Izajasza. Bóg zwraca się do nas z następującym apelem zapisanym w pierwszym rozdziale księgi proroka Izajasza i tam w pierwszym rozdziale czytam wersety od 16 po 18. Obmyjcie się, oczyście się Usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu. Przestańcie źle czynić. Uczcie się dobrze czynić. Przestrzegajcie prawa. Brońcie pokrzywdzonego. Wymierzajcie sprawiedliwość sierocie. Wstawiajcie się za wdową. Chodźcie więc, a będziemy się prawować, mówi Pan. Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją, choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Oto również prosił Jezus, gdy uzdrawiał chorych i przebaczał grzesznikom winy. Gdy pewnego razu przyprowadzono do Jezusa kobietę, która dopuściła się cudzołóstwa, Chrystus okazał jej przebaczenie i mocierdzie. Ale obwarował je warunkiem, aby więcej tego nie robiła? Popatrzmy na Ewangelię Jana. I w Ewangelii Jana interesuje nas rozdział ósmy i tam wersety 10 i 11. A Jezus podniósłszy się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej. Kobieto, gdzież są ci? Co cię oskarżali, nikt cię nie potępił, a ona odpowiedziała nikt, Panie. Wtedy rzekł jej Jezus. I ja cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Gdy Pan Jezus spotkał człowieka, którego wcześniej uzdrowił przysadzawce Betesda, ostrzegł go, żeby więcej nie grzeszył. Popatrzmy na piąty rozdział Ewangelii Jana, i tam przeczytajmy sobie werset czternasty. Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego: Oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. Jeśli człowiek doznał Bożego przebaczenia, a mimo to wraca do swoich grzechów, jego stan końcowy może być tragiczny. Najlepiej Pan Jezus ujął to w podobieństwie o siedmiu duchach nieczystych, zapisanym w Ewangelii Mateusza w dwunastym rozdziale. I czytam w dwunastym rozdziale wersety od 43 po 45. Gdy zaś duch nieczysty wyjdziesz człowieka. Wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia, ale go nie znajduje. Wtedy mówi: Wrócę do domu swego, skąd wyszedłem. I przyszedłszy, zostaje go opróżnionym, wymiecionym i przyozdobionym. Wówczas idzie i zabiera z sobą siedem duchów innych, gorszych niż on. I wszedłszy, mieszkają tam, i bywa końcowy stan człowieka tego gorszy niż pierwotny. Tak będzie i z tym złym pokoleniem. Wszystkich pragnących Bożego przebaczenia zachęcam do spowiedzi serca przed Bogiem. I do prawdziwej pokuty, metanoi, zapewniając, że miłosierny Bóg tylko czeka na to, aby wymazać krwią Chrystusa nasze winy. Chciałbym na końcu naszego rozważania odwołać się do jednej ze starotestamentalnych ksiąg proroków mniejszych, do księgi Michała. I tam siódmego rozdziału czytam wersety osiemnasty i dziewiętnasty. Któż jest Boże jak ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz przestępstwo resztce swojego dziedzictwa, który nie chowasz na wieki gniewu, lecz masz upodobanie w łasce? Znowu zmiłuje się nad nami, zmyje nasze winy, wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy. Jeśli ktoś chciałby otrzymać wydruk dzisiejszego materiału, proszę nas powiadomić, a my wyślemy mailem. Na Facebooku prowadzimy księgarnię wysyłkową. Mamy tam literaturę płatną i darmową. Poszperajcie i gdy znajdziecie coś dla siebie, zamówcie, a my wyślemy pocztą. Dziś polecam pięknie ilustrowaną, zaopatrzoną w mapki zdjęcia, na dobrym papierze z twardymi okładkami i z audiobookiem książkę, Pragnienie wieków o życiu i działalności Chrystusa, i książkę Apokalipsa wyjaśniającą tajemnicze proroctwa księgi Apokalipsy. Dziękuję i do zobaczenia.